Nasze rozważanie zatytułowałem Nauczę Cię żyć w Bożej rodzinie. I tą obietnicę przypisujemy Panu Jezusowi, dlatego że Jego śmierć za nas, zbawienie, które nam dał, nowe życie, dzięki któremu jesteśmy nową wspólnotą, to jest wszystko Jego zasługa. Stąd przypisujemy tę obietnicę Jezusowi. Nauczę Cię żyć w Bożej rodzinie. A rzecz jest ważna, bo jeśli Ty i ja jesteśmy ludźmi odrodzonymi, to jak powinniśmy się traktować? I od razu na początku powiedzmy sobie w ramach naszej głównej prawdy dzisiejszego rozważania, że jako odrodzeni ludzie powinniśmy się traktować jak jeden organizm, jak jedna rodzina, ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty krwią Chrystusa. To są przepiękne wyrażenia opisujące to, kim jesteśmy. Ważną rzeczą jest to, że nie jesteśmy organizacją. Jesteśmy organizmem. Nie jesteśmy sobie obcy. Jesteśmy braćmi i siostrami, bo urodziliśmy się z jednego. Z Boga, z Ducha Świętego. Nie dzielimy się też, co może dla niektórych być zaskoczeniem, na kler i laikat, to znaczy na jakąś warstwę ludzi wykształconych, wtajemniczonych, choć zdobywamy wykształcenie, ale jesteśmy wszyscy królewskim kapłaństwem, narodem, rodem wybranym, ludem nabytym, poświęconym do rozgłaszania wspaniałości Boga. Nawet w kościołach chrześcijańskich takie podejście nie jest powszechne. I może dlatego to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest wyjątkowe. Jako złotą myśl, to znaczy myśl do nauczenia się na pamięć, wybrałem fragment z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału, wiersze 24 i 25. Czytamy tutaj, myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień, dzień powrotu naszego Pana Jezusa. Chciałbym, abyśmy to rozważanie snuli w kontekście tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu i wcześniej, bo my o Duchu Świętym i o Kościele zaczęliśmy mówić już wcześniej. Miejmy na względzie to, co powiedzieliśmy na temat charyzmatu, to znaczy całej sfery darów duchowych w naszym życiu. Jeżeli ktoś nie był na tym spotkaniu, zapraszam do odsłuchania tego rozważania na stronach internetowych. Również mówiliśmy, że Jezus Chrystus chce nas nauczyć żyć z charakterem. I to też jest kontekst dzisiejszego rozważania. Właśnie mając to, co wcześniej mówiliśmy na względzie, przystąpmy teraz do rozważania tego tematu o rodzinie. Spostrzeżenie pierwsze. Druga strona. Jesteśmy organizmem. Chciałbym przeczytać fragment, który akurat w trakcie naszego spotkania już czytaliśmy, ale ten jest w przekładzie dosłownym. Dokładnie bowiem tak, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele. Wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Zauważcie, że tu nie jest powiedziane tak i Kościół, tylko tak i Chrystus. Tak bardzo On jest rdzeniem Kościoła, rdzeniem Twojego i mojego życia. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni albo ochrzczeni w jedno ciało. I tutaj Paweł wymienia to, co w tamtych czasach było dość powszechne. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy,
czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Bo też ciało nie jest jednym członkiem, lecz wieloma. Co wynika z tego, że jesteśmy organizmem? Otóż wbrew temu, co chcą powiedzieć niektórzy, nikt z nas nie jest samowystarczalny. Nikt z nas. Co to oznacza? Co to oznacza? To oznacza, że potrzebujemy siebie. Rozejrzyj się w prawo i w lewo i sobie pomyśl, potrzebujemy siebie. Potrzebujemy siebie, bo nikt z nas nie jest samowystarczalny. Jak nazywa się ten organizm? Ten organizm nazywa się Kościołem. Kościołem. A zatem Kościół to organizm. Coś, co żyje. Z grecka określany jest jako eklesia. To oznacza wspólnota ludzi zwołanych albo wywołanych. Wspólnota, ludzie, nie budynki, nie instytucja. Ludzie, którzy się zeszli. To jest właśnie ta eklesia, co pokazuje, że Kościół jest wydarzeniem. Wydarzeniem. Kościół to nie sala. Kościół to nie budynki. Kościół to wszystko to razem, jeśli jeszcze funkcjonuje. Tak jak koncert. Koncert to przecież nie budynek filharmonii. Koncert to nie zespół muzyczny. Koncert to nie instrumenty, dyrygent i tak dalej. Koncert to to wszystko, gdy na dodatek gra. Koncert jest wydarzeniem i w tym sensie Kościół jest wydarzeniem. Zauważmy coś jeszcze. To spostrzeżenie drugie. Jesteśmy rodziną. I to wielka sprawa. To wielka sprawa, szczególnie w tych czasach. Idźmy do tekstu biblijnego. Teraz jesteśmy w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale. Czytamy od 8 wiersza. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabi, czyli nauczyciel, mistrz, przewodnik, gdyż nauczyciel wasz jest jeden, a wy wszyscy jesteście braćmi. Oczywiście rozumiemy ten koloryt tamtych czasów. Braćmi i siostrami, powiedzielibyśmy dzisiaj. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem, gdyż ojciec wasz jest jeden, ten, który jest w niebie. Nie pozwalajcie także nazywać się mistrzami, gdyż mistrz wasz jest jeden, Chrystus. Większy zaś pośród was niech będzie waszym sługą. Kto będzie się wywyższał, zostanie poniżony, a kto będzie się poniżał, zostanie wywyższony. Cóż te słowa znaczą? Jeżeli mamy nazywać Boga Ojcem, w Jezusie widzieć nauczyciela i mistrza, to co to oznacza? Zauważcie, to oznacza, że On chce stale być częścią twojego życia, częścią życia wspólnoty. Modlitwa nie jest po prostu monologiem twoim do siły, która jest tylko pomyślana, fikcyjna. To jest rozmowa z obecnym Bogiem, Ojcem. Tak często biegniemy po radę do kogo innego, bo inna osoba jest nam bliższa. A tymczasem ten fragment pokazuje, jak bliski jest nam Chrystus, skoro On ma być naszym nauczycielem. I gdybyśmy mieli wypełnić te tutaj puste miejsca w naszym konspekcie, to powiedzielibyśmy, że Bóg na niebie jest jednocześnie naszym Ojcem. On jest naszym Ojcem, kimś bardzo bliskim. Jezus Chrystus jest naszym nauczycielem i mistrzem. Z Nim możemy rozmawiać, do Niego się modlić, sięgać po Jego Słowo,
które za Jego sprawą zostało zapisane, spisane i mamy je w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. A my dla siebie kim jesteśmy? Braćmi i siostrami. Chyba te określenia po trosze zanikają, kiedy słyszę, jak czasem w K5N ludzie zwracają się do siebie per pan i pani. Rozumiem, że to wynika być może z tego, że w dzisiejszych czasach, czasach internetu, kościoły lokalne stanowią po trosze placówki usługowe, gdzie przychodzą różne osoby w różnym czasie, korzystają z dóbr wspólnoty, a kiedy stwierdzą, że już ta wspólnota im nie służy, to idą do innej. Stąd być może rzeczywiście niektórzy nie wiedzą, co tu się dzieje. Są po raz pierwszy, bądź rzadko bywają, więc nie znamy siebie. Adresujemy się per pan i pani, ale w rzeczy samej Kościół jest rodziną, gdzie wszyscy, co możemy z przyjemnością powiedzieć i z dumą, możemy zwracać się do siebie jako bracia i jako siostry. A nasze dzieci kim są dla nas? No, dla mnie wasze dzieci są bratankami i siostrzeńcami. To są też moje dzieci w tym sensie. Stąd, gdy przychodzi czas wakacji, gdy przychodzą jakieś sprawy rodzinne, jak choćby ten wyjazd czy ta impreza, którą chcemy mieć w sobotę, to jest wszystko nasza wspólna sprawa. A jeżeli ktoś z nas myśli, że jest to rodzina tylko na niby, to niech czym prędzej zmieni myślenie i przekona się, że jest inaczej. A w tych czasach takiej właśnie internetowej atomizacji coraz bardziej będzie ci potrzebna rodzina, ludzie, których możesz dotknąć, którym możesz pomóc, od których możesz uzyskać pomoc. I to z biegiem tych dni i tych czasów będzie coraz bardziej dla nas ważne. Więc powiedziałbym, w interesie naszych rodzin, w naszym własnym interesie, dbajmy o rodzinę, którą jest Kościół. Przejdźmy też do spostrzeżenia trzeciego, bardzo ważnego, nieczęsto o tym mówimy. Jesteśmy kapłaństwem. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w kościołach jest warstwa, powiedzmy, wtajemniczonych, których określa się jako kler, albo warstwę pastorów, duszpasterzy, wykształconych, ordynowanych i warstwa laików, którzy nie są zorientowani, nie muszą być. Otóż chcę powiedzieć, że nie tak jest w Kościele Nowego Testamentu. Nawet w Kościele, który reprezentujemy, jeżeli zbyt wielki akcent kładzie się na kogoś, czy na to, że ktoś jest pastorem, a inni są niewtajemniczeni, to jest to błąd. Jest to odejście od założeń biblijnych. Zresztą przeczytajmy. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla których nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Przede wszystkim zauważmy te wspaniałe wyrażenia, które określają nasz status, ród wybrany. Jak my myślimy o sobie? Czy tak? Ród wybrany. Naród święty. To wiemy, że w Nowym Testamencie świętość łączy się z poświęceniem. Albo inaczej, świętość łączy się ze skupieniem. Skupieniem na czymś. Jesteśmy ludem, narodem świętym. Ludźmi wyrwanymi skądś i poświęconymi do czegoś. Ludem nabytym. Ktoś nas kupił.
abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Kiedyś nie byliśmy ludem, a teraz jesteśmy ludem Bożym. Dostąpiliśmy zmiłowania Bożego. To są wielkie sprawy. To określa nasz status. A co określa poniekąd nasz urząd? Jedno wyrażenie. Królewskie kapłaństwo. To jest nasz urząd. Zauważcie, nie niektórych z nas, wszystkich nas. Stąd w kościołach ewangelicznych, takich jaki my stanowimy, głosimy to, że nie ma podziału na ludzi wtajemniczonych i nie. Jesteśmy wszyscy kapłanami. Bo kapłani, co oni robią? Kapłani od zarania dziejów pośredniczyli między Bogiem a ludźmi. I to pośrednictwo określa nasz urząd. My pośredniczymy między Bogiem a ludźmi, których zapraszamy do zbawienia, których zapraszamy do bycia w Chrystusie. Kapłani pośredniczą między Bogiem a ludźmi. A ten tekst opisuje, że nasze pośredniczenie polega na rozgłaszaniu Jego wspaniałości, rozgłaszaniu Jego cnót, rozgłaszaniu Jego zalet, Jego przymiotów. To czynimy sobą, jako nowi ludzie. Ale też mówiąc o tym, jak można stać się członkiem Bożej rodziny. Spostrzeżenie czwarte, bardzo ważne również. Otóż możemy mieć w tym kościele, w tej wspólnocie, możemy mieć ambicje. Przeczytajmy z pierwszego listu do Tymoteusza jeden wiersz i kawałek drugiego. Wiarygodne to słowo, pisze Paweł do Tymoteusza. Kto się o biskupstwo ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zatem ma być nienaganny. Przede wszystkim zauważmy to słówko ubiega, ubiega. Albo inaczej, gorąco pragnie, tęskni za czymś. Dąży do czegoś z poświęceniem, tak jak to mamy opisane w szóstym przypisie. Kościół jest miejscem, gdzie możemy się o coś ubiegać. Słowo ubiega dopuszcza do głosu nasze ambicje, które możemy mieć. To wcale nie jest źle. W dzisiejszych czasach my sobie tutaj służymy, czasem z ogromnym poświęceniem, ale bracia, siostry, zanika w naszym kościele, w ogólności, a u nas może zaniknąć. My jesteśmy stosunkowo młodą wspólnotą zajętą budowaniem różnych spraw, więc to mogło umknąć naszej uwadze, ale w którymś momencie trzeba o tym powiedzieć. Nie może wśród nas zaniknąć to pragnienie bycia biskupem, to pragnienie bycia diakonem. Tutaj o tym akurat nie ma, ale w Nowym Testamencie możemy to sobie powiedzieć. Wielu by powiedziało, ja służę, ja nie muszę, ja mogę tak pozostać, jak jest. Może powinieneś mieć troszeczkę wyższe ambicje. Bo cóż oznacza biskupstwo? Tutaj właśnie w przypisie piątym. Biskupstwo z grecka episkopē to stanowisko osoby doglądającej czegoś, nadzorującej rozwój, wizytującej rozwijających się, odwiedzającej powierzonych swojej pieczy. To opiekun. To ktoś, kto po prostu jest, tak jak dziś powiedzielibyśmy, coachem. Kto wspiera rozwój. To słowo nie miało znaczenia monarchicznego. Dopiero w późniejszym czasie, jak w przypisach możemy znaleźć, łączone było z tym właśnie, że ten biskup był uważany za osobę stojącą ponad starszymi. Bo właśnie tutaj, gdy mówimy o tym biskupstwie, to też zajrzyjmy do przypisu ósmego. Ten biskup, z grecka episkopos, to opiekun, nadzorca, stróż.
I z tekstów, które tutaj w przypisie 8 podałem, wynika, że jest to synonim słowa starszy. A ponieważ to słowo starszy z grecka brzmi presbyteros, to akurat w kościele, który my reprezentujemy, ci starsi określani są presbiterami. Stąd to się bierze. A zatem to biskupstwo oznacza też starszeństwo. Oznacza ono funkcję czy pozycję szczególnego opiekuna, coacha, osoby wizytującej, osoby opiekującej się. Jak określona jest ta odpowiedzialność? Tutaj czytamy, pięknej pracy pragnie. Pięknej pracy pragnie. Można to też przetłumaczyć, tęskni za pięknym dziełem. Bo to właśnie dzieło opiekowania się innymi w kościele jest piękne. Powiem pewien dowcip, który jest bardzo polski, i powiem go dlatego, że my jesteśmy Polakami i być może gdzieś właśnie ten dowcip ciąży na kimś. Mówi się, że kiedyś szlachcic miał 3 synów. Pierwszy był bystry, zdolny, zawadiacki. Został oficerem. Wysłano go do armii. Drugi był jak mama, analityczny, dokładny, troskliwy. Wykształcił go na lekarza, a trzeci do niczego się nie nadawał. Wysłał go na księdza. Być może ktoś tak myśli, a nie mam co robić, nie wiem co ze sobą zrobić, idę na teologię. Nie ma dla mnie miejsca w społeczeństwie, zostanę pastorem. Nie tak. To jest ogromna odpowiedzialność. Apostoł Paweł określa to jako piękne dzieło. Pragnie pięknej pracy. Czy myślisz o czymś takim, aby zostać starszym we wspólnocie? To nie coś więcej niż bycie członkiem Rady Zboru, bo członkowie Rady Zboru tylko potocznie nazywa się ich starszymi. Czy chcesz być taką osobą, o której pisze Tymoteusz? Można by powiedzieć, miej jakieś ambicje, takie bądź im równe, dlatego że bycie starszym to nie jest jedyna ważna pozycja w Kościele, tak jak w długopisie nie ma elementów ważnych i mniej ważnych, wszystkie są ważne. Ale od czego można by zacząć? Przeczytajmy jeszcze raz tę złotą myśl, ale w przekładzie dosłownym, Hebrajczyków 10, 24, 20, 25. To już strona 4. Myślmy o sobie nawzajem. I to słowo myślmy, to jest ciekawe słowo, bo ono opisuje czynność kogoś, kto usiadł sobie przy kawie i kontempluje zgromadzenie. Widzę tego. Okej. Z czym on tu dzisiaj przyszedł? Jaki grymas maluje się na jego twarzy? Czy on przypadkiem nie cierpi? Co go tak cieszy? To mój brat, to moja siostra. Myślmy o sobie nawzajem. To słowo określa też uważne przyglądanie się. To słowo określa rozważanie, rozmyślanie, o czym tak mamy myśleć. Tak ciężko myśleć, tak się angażować w to myślenie. Otóż myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości. Jak pobudzać się do miłości. A to słowo pobudzenie, to jest też ciekawe. Z grecka paroksizmos, które oznacza takie uderzenie ostrogą. Nawet 2 razy w Starym Testamencie to słowo przetłumaczyło słowo gniew. Gniew jest przetłumaczony właśnie tym słowem. Oznacza to, że ta zachęta, to właśnie pobudzenie się jest takim, powiedziałbym, pobudzeniem zdecydowanym. Do czego? Do miłości i do dobrych uczynków. Albo innymi słowy, do pięknych dzieł. Bo w języku greckim słowo określające dobry
i słowo określające piękny jest tym samym słowem. Jesteśmy wezwani do życia szlachetnego, pięknego, harmonijnego. Do takiego mamy się pobudzać. Żeby to czynić, myślmy o sobie, kontemplujmy swoje życie. Nie opuszczając wspólnych spotkań, oczywiście nie opuszczając wspólnych spotkań. Jak możesz się komuś przyglądać, kiedy ciebie tutaj nie ma? Nie chcę powiedzieć, że różne komunikatory, różne właśnie rozmowy z oglądaniem innych twarzy, innych rozmówców są też ważne, też mają miejsce. Ale w którymś momencie ważne jest to, byśmy się spotkali, byśmy nie czynili zwyczaju z niespotykania się. Bo na dobrą sprawę, w dzisiejszej dobie, kiedy mamy wszystko na naszej stronie internetowej, moglibyśmy powiedzieć, że po co nam tu przychodzić? Kiedyś jeden wykładowca pozwolił, żeby na jego wykładach stawiano magnetofon. Więc oczywiście ktoś postawił magnetofon i poszedł. Ale potem jego kolega pomyślał sobie, oszczędzają czas, więc mówi, wiesz co, ja ci dam magnetofon, włącz mój magnetofon. Więc już są dwa magnetofony. Ale reszcie się też spodobało i za jakiś czas oczywiście wykładowca przychodził do sali i widzi, że jest jeden student, który włącza magnetofony. Ten wykładowca pomyślał sobie, bardzo ciekawe rozstrzygnięcie, następny wykład też przyniósł magnetofon. Włączyli magnetofony i się rozstali. Czy tak mamy żyć? Czy do tego mamy doprowadzić, czy zredukować życie naszej wspólnoty? Otóż bądźmy, nie opuszczajmy wspólnych spotkań, co u niektórych jest w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać ten zbliżający się dzień powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc ten fragment w jakiś sposób wytycza nam to, jak możemy pogłębić życie w naszej wspólnotowej rodzinie. I dlatego przejdźmy do decyzującej chwili. Określ choćby najmniejszy krok, który podejmiesz, aby wzbogacić życie naszej wspólnotowej rodziny. Możesz zacząć od zadbania o siebie, o własną znajomość Biblii. Bo gdy będziesz z kimś rozmawiał, może podsuniesz mu jakąś radę opartą na lekturze z ostatnich dni. Inna drobna rzecz. Przyjdź i słuchaj. Zadaj pytanie. I słuchaj. Zadbaj o swoje małżeństwo. Bo inni chcą się w tej wspólnocie żenić. Wyjść za mąż. Muszą do kogoś przyjść. Mieć jakiś wzorzec. Powiedzieć, chcę żyć jak ci młodzi ludzie. Chcę być takim rodzicem jak oni. Bądź tym wzorem dla innych. Zadbaj o swoją rodzinę. Zaproś kogoś, by zobaczył, jak żyjesz. Młodych ludzi, którzy może tego jeszcze nie widzieli. Ale też pomyśl o odpowiedzialnościach rzeczywiście wielkich. Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Kobiety, zdaje się, podejmują odpowiedzialności w Kościele, mężczyźni jakby mniej. Dlatego myślę, że takie bycie we wspólnocie, taka odpowiedzialność we wspólnocie jest rzeczą ważną dla wszystkich. Dla mężczyzn przede wszystkim, ze względu na to, że jakoś tak wydaje im się, że tutaj jest wszystko poukładane, a jeszcze jest mnóstwo rzeczy do ułożenia. Więc zacznij od małych rzeczy, choćby takich, że w domu powiesz dzieciom, żeby mówiły do mnie wujek, skoro to są moi bratankowie i moi siostrzeńcy. Powiedz, że to jest rodzina. Celebruj, że to jest rodzina, choćby w najbliższą sobotę. Niektórzy mogą powiedzieć, beze mnie się spotkanie odbędzie. Pewnie, że się odbędzie, ale to nie będzie już to spotkanie. Opuściłeś spotkanie rodzinne. Więc ponieważ w tym roku tych rozważań nie słuchamy tylko dla siebie, słuchamy ich ze względu na nasze rodziny, to zadbaj o to, byś wiedział dokładnie, że jesteś częścią organizmu.
rodziny obdarzonej wielkim statusem. Byś umiał wskazać w Biblii fragmenty, choćby te podane tutaj, które o tym cię przekonują. I żebyś mógł określić, jak ty i jak inni mogliby się przyczynić do tego, by ta wspólnota była wspólnotą rodzinną. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że tak się możemy do Ciebie zwracać. Jesteś naszym Ojcem. Z Ciebie urodziliśmy się za sprawą naszego Pana Jezusa Chrystusa, za sprawą Ducha Świętego. Dzięki Ci, że w tych czasach, kiedy być może tak łatwo o tą atomizację w społeczeństwie, o tą obcość, anonimowość, że Ty zapewniasz nam rodzinne więzi, prawdziwe przyjaźnie, wzajemną braterską i siostrzaną pomoc. Za to Ci z całego serca dziękujemy. Prosimy Ciebie też, Panie, o tych, którzy poszukują ciepła, którzy poszukują Ojca, którzy poszukują brata, siostry, przyjaciela, aby mogli to wszystko znaleźć w Tobie, przez Ciebie, wśród nas. Amen.